Nowa Toyota Aygo. Aygo mi się podoba, Aygo mi się nie podoba, a ta Aygo mi się podoba. Aygo XS się nazywa. Ładne. Jak dla dziewczyny samochód, super. Bo tak jak dla faceta to nie za bardzo. Kopci z tyłu, czyli że na benzynkę, może być. Ładne, ładne kolory, ładnie dobrane. No. Tyle chciałem powiedzieć. A jeszcze jedno. Apel do złodziei. Mam apel do złodziei. Słuchajcie, przychodzę sobie do pracy, mam dyżur, jest niedziela rano. No i co robię w pracy, jak przychodzę? No wiadomo, no kładę się spać, bo jest wcześnie. Nie będę o 6 rano czegoś nie wiem robił. Zrobiłem sobie kawkę. 6:58 się kładę spać. 7 rano policja dzwoni. Trzeba przyjechać, zabezpieczyć samochód, bo jakiś idiota wjechał w jubilera. No i pojechałem, zabezpieczyłem, no i słuchajcie, jest godzina 9:07, czyli że zawsze dojadę do firmy w 9:30, 2,5 godziny poszło. Słuchajcie, także prośba dla złodziei, jak się chcecie włamywać do tych jubilerów, to tak koło południa najlepiej, dajcie się wyspać, miejcie sumienie. Ot taka historia. Jedziemy. Blablakary, widzicie, tutaj jedzie przed nami Toyota i ma z tyłu taki malusieńki niebieski numerek. To jest znowu jakiś blablakar albo jakieś coś takiego, od groma tego jest. No i wszyscy tymi plusami jeżdżą i tymi innymi Toyotami hybrydami. Czy to się opłaca? No widocznie tak, jakieś zwolnienia z podatku, pewnie jakieś coś tego, no. Ja kiedyś korzystałem z tego jako blablakar i siedziałem tam z tyłu. Cieczyłem jak na ławce w kościele, powiedziałem, nigdy więcej tym dziadostwem nie pojadę. Takie miałem uczucie po mojej jeździe. Pomimo, że wracałem od szwagra i byłem lekko, że tak powiem, rozweselony. Pomimo to mi się nie podobało. Także nie, takie bardzo plastikowe to mi się wydało wszystko w tym samochodzie. No ale, to co lubi. Piszcie mi, co wy na to. Podobają wam się te plusy? Bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. Wjeżdżamy teraz w Blica tunel, a niedługo nam otworzą tunel na Grenzaleje. W końcu się doczekam po 10 latach ponad remontu drogi. Nie wiem czemu, ale ten tunel akurat lubię. Co mi się rzadko zdarza, że cokolwiek lubię. I ciekawostka, o czym niektórzy nie wiedzą. Tu jest 80 km na godzinę. Blica, tunel Berlin. Pamiętajcie, zobaczcie, tutaj wszędzie są radary. I to są czarne radary. Nie widzisz, że ci robi zdjęcie. I tak sobie jeździsz przez miesiąc, łamiesz przepisy, a potem ci po miesiącu, dwóch przychodzi mandat, parę tysięcy euro za nie wiadomo ile mandatów i za to, że powtarzasz przestępstwo w koło, to ci zabiorą prawo jazdy. Także uwaga! W tunelach są radary, które robią zdjęcia na czarno, tak zwane. Tak leciutko migną tylko, naprawdę niezauważalnie wręcz. Wiem, sprawdzałem kilkukrotnie, działają na 100%. Zresztą ja wszystkie radary w Berlinie sprawdzałem już chyba. O, Polak. A ty chłopie, co żeś zabłądził? Dajże gazu troszkę. Nie mamy 60, tylko 80. Niektóre samochody powinny mieć naklejkę.
nie trąb, robim co możemy. Aha. Niech tam sobie jedzie. Jedzie prawym pasem, się czołga, niech się czołga. Może nie może szybciej, albo się boi. Mamy niedzielę, 2 stopnie na dworze, ale zimno. Dzisiaj w nocy było zimno, naprawdę minus 3 stopnie, takie wietrzysko, nieprzyjemna pogoda. Zobaczymy, co nam dzisiaj się przyniesie. Zabezpieczyłem, tak jak powiedziałem wam, ten samochód. No niestety nie mogę wam pokazać. Nie mogę wam pokazać miejsca, gdzie są samochody odstawiane. Nie mogę pokazać no, tych parkingów policyjnych. Nie mogę wam pokazać tego jubilera, co się włamał, ten, co wjechał ten samochód w niego. Nie mogę, bo to są czynności śledcze wszystko. I obowiązuje tajemnica. Także przykro mi bardzo. Musicie mi wierzyć na słowo, że takie coś miało miejsce. To wszystko. Mam kwitek na to. Lotnisko Tempelhof już zamknięte od ładnych paru lat. I tutaj nie jeden na tym chce łapę położyć. Tylko jest, żeby tam bloki chętnie wybudować albo coś innego. To jest jeden problem. Nie wiem, czy wy wiecie, ale lotnisko Tempelhof w Berlinie to jest największy bunkier w Europie. Jak nie na świecie czasem, ale w Europie na pewno. Parę pięter w dół. Pan Adolf H. zbudował sobie taki. On ma w ogóle coś z głową, natomiast w górę to w dół budował, ale to już jest inna historia. Piszcie mi w komentarzach, czy wiedzieliście, czy nie wiedzieliście, że tam jest bunkier pod lotniskiem Tempelhof. Do bazy. Położę się, może jeszcze coś mi się uda przespać. I widzimy się za jakiś czas. Pospałem 15 minut. Straż miejska mnie obudziła. Dlaczego? No nie nudzi mi się. Słuchajcie. Jeżeli mieliście wypadek, kiedykolwiek, nie życzę wam tego. O, tu już widzę, policja stoi, będzie następne zlecenie. Mercedes stoi na zakazie, totalnie strasznie. Dobra, wracając do tematu. Jeżeli mieliście wypadek i rozwaliliście samochód, nie nadaje się do jazdy, no i wiadomo, został tam i to wszystko, poszliście do domu, to nie możecie sobie go tam po prostu zostawić. Bo wiecie, policja, nieważne, czy to w Polsce, czy w Niemczech, jeden dzień, drugi, trzeci, tam przymknie oko, coś się stało. No ale nie może na środku skrzyżowania stać złom wieczność, bo tam jego miejsce nie jest, no. No i właśnie takiego teraz tutaj z tyłu wiozę, który stoi już chyba z 2 tygodnie tam na poboczu stał, na ścieżce rowerowej. No i trzeba było go odholować. Odholujemy go w jakieś dziwne miejsce, żeby po prostu nie straszył. No. Ja ci go zaraz pokażę, jak on wygląda. No zobaczcie, jak to wygląda. Ktoś walnął. Konkretnie zrobił wypadek i zostawił auto na środku ulicy. No i przyjechała straż miejska, no i nie musisz to odpolować. Jak zestawiałem to Audi, to podeszła do mnie babcia i mówi tak:
O, bo tam stoi taki samochód na chodniku, żeby go iść zabrać. I teraz informacja nie tylko dla babci, ale i dla was. Ja nie jeżdżę sobie po mieście i nie zbieram źle zaparkowanych samochodów. To nie jest moje zadanie. To robi straż miejska albo policja. Ja wykonuję tylko zlecenie holowania takiego samochodu. Chociaż też podlegamy pod status urzędnika, ale to jest całkowicie co innego. Dzwonimy do dyspozytora, zobaczymy co on nam powie. Bryczka zatankowana. Od wczoraj mi spaliła za 100 euro. Się jeździ, pracuje. Słuchajcie, mamy teraz zlecenie. Na Pikachu wyłączyć. Zabezpieczyć. Policja dzwoniła. Zatrzymali jakiegoś Mercedesa i muszę go zabezpieczyć i odwieźć na parking policyjny. Powiem od razu, nie obiecuję. Ile się uda, tyle wam pokażę. Bo to są rzeczy zabronione do pokazywania. Ulsteinstrasse. Ciekaw jestem, co to jest. Albo samochód jest kradziony, albo samochód jest stuningowany, jest niedopuszczony do ruchu. Nie ma homologacji na opony na przykład, albo jest za nisko obniżony, albo to jest terenówka. Taka na przykład, jak oglądaliście, jak 99% terenówek zresztą w Polsce jest, które ma, są poskładane z nie wiadomo czego, z części bez homologacji. I pamiętajcie, Polska idzie w kierunku przepisów Unii. Już niedługo nie będzie możliwości jeździć na takich składakach, jak są terenówki. Pomimo, że są porządne firmy. Zobaczcie, w telewizji składali ostatnio Nissana. Kto oglądał, by nie widział. Patrola, super, piękne, białe auto. Ale nie przyjeżdżajcie nim do Niemiec. Tyle wam powiem. Nie przyjeżdżajcie takimi samochodami do Niemiec, bo to będzie ostatnia wasza podróż tym samochodem. I w Polsce już jest też coraz bardziej tak. Z tego co wiem, rozmawiam z chłopakami, także części kupujemy tylko z homologacją. Te, które są zależne, od których jest zależne nasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie, amortyzatory, hamulce i te wszystkie inne. Znowu jakieś wybory. I cały czas to samo. CDU, SPD i jakieś tam podrzędne partie, które nie dopuszczą do władzy, bo zaraz jakieś afery im wykrywają, zamykają do więzienia, żeby czasem nie wygrali w wyborach. Jak wszędzie. Demokracja. Tak wygląda demokracja. Zniszczyć wroga. Nieważne jak. A wiecie, co mnie najbardziej śmieszyło? Tusk wygrał ostatnio wybory w Polsce i tydzień później, czy dwa tygodnie później, Super Express zrobił ankietę w internecie i się zapytał ludzi, czy jesteś zadowolony, że Donald Tusk jest premierem? 89% ludzi odpowiedziało, że nie. Ja się pytam, to kto go wybrał? Kurde, uwielbiam Polskę, naprawdę, uwielbiam Polskę pod tym względem.
Jeszcze nie spotkałem Polaka, który byłby zadowolony. No nie spotkałem. Zawsze mu coś nie pasuje, choć nie wiem co było. Zawsze jest coś nie tak. Tak wie. Cześć ziomuś, co słychać? A, daj spokój. Nie ma żal. Słuchaj, super, mam fajną żonę, fajną pracę, zadowolony z życia jestem. Przysięgam wam, jeszcze nigdy od nikogo nic takiego nie słyszałem. Zawsze. Nie, to ty, daj spokój. A, okej. A partia niedobra, która by nie wygrała, nie? A to niedobre, a tamto niedobre, a to siamto, samto i tak w kółko. A wyprzedziłem Twingo. Dawaj, dawaj! Nie chcę szybciej. Pół do czwartej. Tam był zegar. Mamy ocieplenie klimatu po południu. 7 stycznia, pół do czwartej po południu mamy 1 stopień. A co tutaj? Strajk autobusów czy coś? Powiedzcie mi, czy wy wiecie, czy nie wiecie, co się dzieje z Solarisem, z firmą? Dlaczego Solaris już nie sprzedaje autobusów do Niemiec? Przynajmniej w Berlinie ich coraz mniej widać. Czy ktoś wie coś, to piszcie w komentarzach. Coś te kulczyki sprzedały firmę, czy coś? Z tego co wiem, to pani Kulczyk miała firmę Solaris. Co z tym dalej jest, to nie wiem. Jak wiecie, to piszcie mi w komentarzach, bo ja się interesuję takimi sprawami. Lubię wiedzieć. Jadę szybko, także tutaj mi na liczniki nie patrzcie, no bo chcę wam za dnia pokazać, co mam do odebrania. Nie wiem tylko teraz, którędy się przebić, żeby było jak najszybciej. On tu będzie na przystanek zjeżdżał. Tak jest, także o, my sobie tutaj przyciśniemy. Teraz zlecenie, stara BMW E36, biedny chłopak widać i ślubę miał w tym, w oponie, powietrze łodziło, no i był na zakupach gdzieś, coś tam, no i powietrze zeszło całe, nie? No i teoretycznie, no to powinien go odholować, on mówi, on ma w domu drugą oponę, ale ja go tam na północ Berlina nie zawiozę, bo to nie jest nasza strefa, ubezpieczalnia nie pokrywa kosztów bardzo drogo. Ja mówię, słuchaj, to ci napompuję to koło, i jedź po prostu do domu jak najszybciej, bo tam nie uchodziło aż tak mocno, no. I patrz na to po prostu, dlaczego wjedna sobie na jakąś jedną, dwie stacje po drodze i to pompuj sobie, tego sobie wymienisz, no będziesz miał tanio, no. U siebie tam jakiegoś brata, wujka, szwagra wymienisz potem tą oponę i będzie tanio, no. Bardzo zadowolony był chłopak. Podziękował mi pięknie. Ja mówię, nawet papierów nie wypełnia mi potem, sfałszuje twój podpis, nieważne, jedź już chłopie, bo ci powietrze uchodzi. Bo trzeba być człowiekiem czasem. Czasem. Widzieliście policję po drodze? Ja nie. Nie zmieszczę się, pojedziemy od tyłu. Nie idzie się z policjantem dogadać. Jakiś kurde przymroczony czy coś. Mówię, tędy, tak, tędy, tamtędy, tamtędy się nie da, musisz tędy. A teraz mi mówi, mówiłem ci, że tędy albo tędy. Ja mówię, kurde, co z nim jest?
kiełkowa ci ludzie. A widzisz, odsunęli śmietniki i się da. Tak wygląda skliningowany Mesio. Zamykamy to i już wam mówię, o co chodzi z tym Mercedesem, bo jesteście na pewno ciekawi. Mercedes jest przepiękny, to trzeba przyznać, wypucowany, ale policja po prostu wjechała na parking i sprawdza samochody. Samochód jest niezarejestrowany i nie wiadomo, do kogo należy. Na parkingu, którym stoi, właściciel mówi, że to nie jest jego. Nie ma winu pod szybą, tam coś jest po prostu zamaskowane, także nie wiadomo, kogo samochód jest i pomimo, że to jest prywatny parking, samochód jest zabezpieczony na parking policyjny. Powiem wam, że też nie za bardzo rozumiem dlaczego. Po prostu nie mogą zlokalizować właściciela, dlatego samochód jest zabezpieczony. I teraz tak, no logicznie, bo jeżeli samochód jest kradziony, na miejscu tam sprawdzą numery i tak dalej, otworzą samochód, bo kluczyków nie ma nic. Otworzą samochód i będzie wszystko ok. Sprawdzą właściciela. Znajdą właściciela. Przynajmniej taka jest nadzieja. A jeżeli się zgłosi właściciel, przyjdzie na przykład na parking i powie, gdzie jest mój samochód, no to zadzwoni na policję i też mu powiedzą, samochód został zabezpieczony i wywieziony. Ale zamieszane, nie? Ale w sumie to jest dla mnie bez znaczenia, ja mam pracę. Jadę teraz na drugi koniec Berlina z tym. Daleko. Naprawdę daleko. Teraz na Tempelhofie jedziemy na Marzahn. To jest jak się jedzie w kierunku na Kostrzyn nad Odrą. Tam jak jest ulica, droga krajowa B1 niemiecka. Aż tam daleko muszę jechać. To będzie z 20 km na pewno stąd. Przez miasto. Koniec historii z Mercedesem.